witam serdecznie. Chciałbym Was zaprosić na Discorda. Znajdziecie tam informacje na temat fotowoltaiki i pomp ciepła. Możecie również porównywać swoje instalacje fotowoltaiczne i pomp ciepła, zadawać pytania i prowadzić dyskusję. Link do Discorda dostępny w opisie filmu. Zapraszam. Witam wszystkich serdecznie. Na podsumowaniu miesiąca marzec. Słuchajcie, moim zdaniem marzec był jeden z najlepszych miesięcy, jaki ostatni pamiętam. Tak fajnego marca jeszcze nie widziałem. Było mega dużo słonecznych dni. Podejrzewam, że i u wszystkich, nie tylko u mnie. Ale dobra, podchodząc do podsumowania marca, mamy tutaj energię pobraną z sieci. Dzięki temu, że mamy 9,9 kW-pika instalacji, falownik 8 kW, panele INCO 330 W, 30 sztuk. Słuchajcie, pobraliśmy sobie z sieci te 722 kWh. Energia oddana do sieci to jest 960 kW. Zabrakło 40 do 1 MW, ale i tak nie jest źle. Autokonsumpcja 334 kWh. KWH do KWP wyszło 130 kWh. Całkowita produkcja to mamy energię. To mamy tą energię, którą panele fotowoltaiczne wyprodukowały. Także widzicie prawie 1300 kWh. Bilans. A, tutaj źle zaznaczyłem, będę musiał poprawić. Poczekajcie sekundę, poprawię to. Już mamy poprawione. Musiałem zmienić kolorek, niestety nie mogę dać niebie zielonego, bo jestem na minusie. Jak widzicie, w styczniu byłem 969 kWh na minusie. W lutym 1476 kWh na minusie, ale już mamy tendencję spadkową. Jesteśmy 1222 kWh na minusie. Całkowite zużycie w tym miesiącu mamy 1056 kWh. Tyle energii pobrał mój dom. Czyli na ogrzewanie dwoma pompami ciepła, boiler i te inne tam przyrządy, jakie mamy podłączone do sieci. Tyle pobrał energii. Stąd się wzięło pobranie z sieci 722 plus autokonsumpcja 334 kW. I to daje nam, że dom pobrał w tym miesiącu 1056 kWh. A tutaj mamy taką możliwość podejrzenia sobie, jakie zużycie energii było w poprzednim roku. Także jak możecie zauważyć, o 100 kW było większy pobór prądu, tak, z sieci energetycznej o 100 kWh niż w tym miesiącu. Jeszcze chciałbym Wam pokazać zakładki Taurona i falownika. Zobaczcie, tu możecie sobie na zakładce Taurona podejrzeć. Co tu mieliśmy? 31, kiepski, bo tylko 2,3 kWh wprowadzone do sieci. No tutaj to był rekord w ogóle, tak? 5,1 do sieci wprowadzone, ale zużycie za to 43 kWh. Tutaj w tym miejscu mieliśmy, to już jest trzeci dzień, 3,3 kW wprowadzone do sieci i tutaj mamy czwartego jeszcze 3,1 kW. Czyli tak na dobrą sprawę w tym miesiącu za ten marzec były tylko raz, dwa, trzy, cztery kiepskie dni, a reszta była naprawdę fantastyczna. To już w kwietniu mamy czwarty dzień i powiem Wam, nie. No dzisiaj coś się tutaj na Dolnym Śląsku zaczęło wykluwać, ale tak poza tym to też było kiepsko. Nie było jakoś tak rewelacyjnie. Dobra. A tutaj możecie poprzedni rok sobie zobaczyć marca. Jak wyglądał rok temu marzec. Zobaczcie. Jedna wielka lipa. No zresztą widać tutaj te 100 kWh. Większy pobór energii rok temu miałem. No i oddane do sieci zaledwie niecałe 600 kWh. A tutaj w tym roku już mamy nie dość, że o 100 kWh
mniej energii pobranej z sieci, to prawie 1000 kWh wpuszczone do sieci. To jeszcze szybki rzut oka na wykresy z falownika. Tak jak widzicie, Tauron a mój falownik całkiem fajnie się pokrywają. Też mamy 31 lichy. Tutaj ten czwarty, piąty i szósty, tak? Tak, poza tym całkiem fajnie, przyjemnie to wszystko skakało. Można zobaczyć, jakie wykresy ładne były budowane. To naprawdę większą część marca, zobaczcie, jakie wykresy szły. Całe ładne, gładkie. Tu coś troszeczkę się poszczępiło, tu też się coś trochę poszczępiło. Tu było trochę poszczępione, ale naprawdę tych dni słonecznych było, o, zobaczcie, tutaj mamy następny dzień, bardzo przyjemny, tu przyjemnie. Także jest tych dni sporo. Także dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam i do następnego.